Cześć, z tej strony Antek, a dzisiaj witam Was w 16 odcinku. Tyle była przerwa od nagrywania, bo YouTuber musi sobie czasem odpocząć, a dzisiaj pokażę Wam gablotę i nie mówię z czym. Za chwilę Wam o tym opowiem. Proszę gablotę. O, dziękuję. I tutaj są moje okazy, które niestety już nie dożyły mojego wieku. Tu jest moja famiczka modliszki oczkowej. Tu jest samczyk modliszki liściogłowej. Tu jest mój kątnik domowy, którego widzieliście w poprzednich odcinkach. Tu jest taki liściec fajny. Powiedzmy, liściec jest połączeniem zwykłego liścia i patyczaka. A tutaj jest mój karaczan prusak. Przed chwilą Wam opowiedziałem o tych okazach, które tutaj są. No i to nie jest aż tak profesjonalnie zrobione, ale z wiekiem się nauczę i na pewno w następnych odcinkach zobaczycie mnie z tą gablotą i pewnie jakieś nowe okazy w następnych odcinkach będziemy tutaj dawać. Oczywiście to nie jest jeszcze skończona gablota, bo dopiero co ją rozpocząłem tutaj wypełniać i oczywiście za niedługo będzie pełna. Jeszcze mam w zanadrzu tutaj parę modliszek do preparacji i oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków z tą gablotą, a jeszcze tak z innej beczki, to ja czytam komentarze, więc proszę coś napisać w komentarzach i oczywiście odpiszę na nie. Serdecznie pozdrawiam te osoby, które piszą miłe komentarze i polecają mi różne karmówki do moich modliszek. Na dzisiaj już się z tą gablotą pożegnamy, więc proszę mi ją tutaj zabrać. O, bardzo dziękuję i za chwilę zajmiemy się kolejną rzeczą w tym odcinku. Teraz Wam pokażę wyniki mojego skorpiona pod mikroskopem. Będzie dużo wrażeń i nie przedłużając, idziemy pod mikroskop. Więc teraz zobaczymy sobie tę wylinkę skorpiona Heterometrus petersi z bliska. Te świecące punkty to są jego oczy. Cała ta wylinka jest pokryta włoskami czuciowymi, dzięki którym skorpion czuje. Teraz widzimy tutaj pancerz i jego odnóża. Jedziemy wzdłuż ogona i możemy zobaczyć jego kolec jadowy, który jest w stanie przejść nawet najtwardszy pancerz u owada. Oczywiście ta wylinka cała jest pokryta tymi włoskami. Teraz widzimy jego szczękoczułki, które są przekształcone w szczypce. I teraz możemy zaobserwować jego szczypce łowne, którymi skorpion łapie ofiarę i ją przytrzymuje do czasu, kiedy urządzić swoim kolcem jadowym. Na sekundkę jeszcze oddalimy i zobaczymy go, jak wygląda w pełnym obrazie. I też teraz obserwujemy jego kolec jadowy, jaki jest wielkościowo do jego odnóży. I ten skorpion jest bardzo agresywny. Właśnie siadam w moim fotelu i po tych niesamowitych wrażeniach i przeżyciach z tą wylinką skorpiona i gratuluję tym, którzy dotrwali ze mną do tego elementu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie lajka, subskrybujcie kanał i oczywiście napiszcie mi komentarz, jak wspominałem wcześniej. Ja się będę z Wami powolutku żegnać. Jeszcze trochę, chwileczkę sobie porozmawiamy, że oczywiście ta wylinka skorpiona była superowa. No i oczywiście następny odcinek będzie też może poświęcony mrówkom, jeżeli się uda. No więc będę się z Wami żegnać. Pa, pa! Witam Was w odcinku oraz serdecznie pozdrawiam te osoby, które piszą na
moim czacie. Serdecznie bym pozdrowił. Mam mafę Apple w kieszeni. No, właśnie siadam w moim fotelu.